Dzień dobry się z Państwem. Sobota, ostatni dzień. Po śniadanku wyszliśmy na łowy. Zdobyliśmy taki oto piękny makaron. To ważna rzecz. Moja mama pytała mojego brata, co by chciał. I nie mógł się biedny zdecydować, więc zażartował, że makaron, a my te żarty potraktowaliśmy poważnie. Więc mam nadzieję, że nie będzie zawiedziony, że w ramach pamiątki dostanie trochę... O, myślałam, że to jest spaghetti, a tu sobie dostanę jakieś buciatini. No, w każdym... O, to jest spaghetti, a to jest coś innego. Ja myślałam, że to są takie same rodzaje makaronu. Nie, bo to jest jeszcze grubość się liczy. Okej. No to kupiliśmy makarony. Mieliśmy nadzieję, że znajdziemy w sklepie takie mutti w tej tubie, tylko takie potrójnie pomidorowe, ale o dziwo nie mają tutaj czegoś takiego. To jest taki koncentrat tak. W trubie. No. A chcieliśmy kupić dla Pauliny i Grzesia, bo oni nam zawsze te dobroci z Włoch przywożą i stwierdziliśmy, że jak nam się nie uda, to zamówimy im to za Allegro. Co za różnica. Także tak, bierzemy makarony, lecimy do hotelu, trzeba się spakować i wymeldować. Dotarliśmy metrem do stacji Spania, tam gdzie są schody hiszpańskie, tak. I można sobie wybrać takie wyjście, którym się ciągnie i ciągnie, są schody i schody i potem ruchomy chodnik i możecie wyjść zgodnie ze strzałkami do parku Villa Borghese. To jest bardzo rozległy park z zabytkowymi budynkami. Jak widać w weekend to jest to całkiem oblegane miejsce, sporo ludzi jest. Tak na razie jeszcze nie możemy powiedzieć za dużo. Oprócz tego, że jest ładnie. Tak, jest ładnie, jest zielono. Wejście do parku jest darmowe. No. Można też zwiedzić willę, która się tu znajduje. Jest jakieś muzeum, też po drodze śmialiśmy. Jest to koszt, nie pamiętam ilu dokładnie, kilkunastu euro, tak mi się wydaje. Ale przed nami też jakieś ładne coś stoi, także zaraz podejdziemy i zobaczycie. Nie, ogólnie tak przyjemnie i są też tutaj miejscowości, że można kupić sobie kawkę, usiąść na ławeczce i poczulować. I latają fajna papuszki. Sprawa. No i przecież są papuszki. I no, sadzonki oczywiście. No. O, sadzonki to klasyk. No, także lecimy dalej. A i są pierścienia do gry w Quidditcha. Też, znaczy to był chyba Kasia znak do, że coś tam miało być, tylko ktoś tabliczkę z środka wydupił. Mogło tak być. No, lecimy dalej. No i co wam to przypomina? Takie chyba trochę łazienki królewskie, nie? To jest taki klimat. Gdzie dotarliśmy? Poczekaj, sprawdzę. Piazza del Popolo. Tak, no faktycznie. Jak się dobrze ustawić, to ten obelisk z tymi kopułami wygląda dosyć jednoznacznie. A ty głupoty gadasz, Andrzeju. No nie, no zobacz, w kamerze też to widać, tak. No widzę, fascynujące. A jak ja znalazłem ukryte znaczenie w obelisku, to o, tylko jedno ci w głowie. Ojej, proszę bardzo, no taka sama jest. Pozłapałam twój głupi humor. Taka sama. Andrzeju, gdzie przybyliśmy? Do tej lodziarni. Tej, której wczoraj wam nie pokazaliśmy. Gelateria la Romana, jakoś tak? Tak. I ja mam wielkiego pistaczowego loda. Andrzej widzę, że ma krema. Krema, mango i mascarpone. I mascarpone. Mama, co ma mama? Śmietankę, mango i limonkę. Przepyszne są te lody. Tych lodziarni jest kilka tutaj w okolicy, także polecam poszukać, bo są naprawdę świetne. Hello. Poznajecie to miejsce. Znowu jesteśmy w Pałacu Weneckim. A to dlatego, że mamy sprytny plan. Wystarczy wejść po tych schodach na górę, a jak się schodzi z drugiej strony, to są darmowe kibelki. Co prawda drzwi się nie zamykają, trzeba trzymać nogą, ale za darmo to uczciwa cena, a wiadomo, Polak na wakacjach to cebula. Dlatego lecimy na górę, małe kardio po lodach i zrzucamy ładunek przy wyjściu. To jak te memy z Andrzejem Dudu. Mam plan. Jaki? Sprytny plan, dokładnie. Co to dla nas? To jest tylko 500 schodków tam. A przyjemność jaka? Andrzeju, gdzie jesteśmy? Byliśmy w Casa di Lucullo? Chyba tak. Tak. To jest jakiś stary, mądry człowiek chyba ten Lucullo, bo wiedziałem, że ktoś googlał i...
jakiś posąg się pokazał, więc obstawiam, że ktoś, kto ma posąg, to nie był jakiś taki no-name. O, to pan parkuje na żylety. Ale jak widzicie, tutaj za mną są takie ręcznie robione makarony i kluseczki. I dzisiaj poszło 3 razy gnocchi z sosem ragu i pizzałki. I porcje są tak ogromne, że kolejny raz ledwo co wcisnąłem. Znaczy ja nawet nie wcisnąłem. Ja wepchnęłam, ale to nie było. Ale strasznie dużo mnie brzuch boli. Ale wszystko było super. I tak wydaje mi się, że tutaj akurat sporo tych lokalsów jest. Bo sporo włoskiego było słychać, a tak turystycznie nie za bardzo. Tam pani kelnerka też tak potrafiła powiedzieć dzień dobry, dziękuję, ale mam wrażenie, że angielski to tak 3x3. Czyli co, teraz po bagaż i już na lotnisko. Także ciao tutti. Ciao Bella, ciao tutti, ciao Roma, chociaż w zasadzie bardziej bye Roma, prawda? Mhm. Jesteśmy już na lotnisku i będziemy się z Rzymem żegnać. Pokażę wam jeszcze, co kupiłam, bo jestem dumna ze swoich zdobyczy. Kupiłam perfumy dla siebie i dla Ani. I tutaj mamy perfumy dla Mateusza. Wiecie, na bezcłówce była jeszcze jakaś promocja, więc spoko. No i zakup, który o dziwo najbardziej cieszy. Czyli Boellini. My już będziemy się z wami żegnać. W kolejnym filmie, ewentualnie może gdzieś, jak już się podsumujemy, to możemy wam dać znać, ile taki city break kosztuje. I to będzie koniec naszego rzymskiego wypadu. Bardzo wam dziękujemy za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Komentarz. I subskrypcję. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Ciao.